Witamy Was serdecznie. Kasper Nowicki, osoba, która przyjęła zaproszenie Fundacji Fani Mani i tutaj o właśnie widzę, że wystartowało właśnie nagrywanie naszego spotkania, więc też mnie to bardzo, bardzo cieszy. Kacprze, dzień dobry, cześć. Cześć, hej, bardzo miło Was widzieć. Super, że możemy się spotkać, porozmawiać o ważnym temacie, faktycznie, którym jest zaangażowanie rodziców versus szkoła i sytuacje, które się tam znajdują i się dzieją. Ja też tutaj poinformuję wszystkich, że rozpoczęliśmy właśnie na kanale Sprytni Rodzice transmisję na żywo, więc jeżeli ktoś będzie chciał też się przełączyć, to też ma taką możliwość. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, bo ten temat no, dotyczy Was, drodzy rodzice. A jeżeli dotyczy Was, to dotyczy również Waszych pociech w wieku szkolnym. I tutaj wiek nie ma znaczenia. 7, 8, 9 lat czy 16 to są tematy ważne, aktualne i bardzo dzisiaj chcemy je poruszyć wraz z Kacprem. Więc myślę, że co? Za chwilę rozpoczynamy. Ja tytułem wstępu, kochani. Kacper Nowicki to twórca grafiku na 5 lat dla całej poznańskiej edukacji, czyli 2024-2029. Jesteś również, Kacprze, fundatorem i prezesem Fundacji Waria Poznania, więc superowo. I uwaga, wspiera, uświadamia, integruje i rodziców, i uczniów, czy nauczycieli również, daj znać. Tak, jak najbardziej. Staramy się uświadamiać wszystkich, wspierać wszystkich w tym procesie edukacyjnym, bo zauważamy, że dyrektorzy cierpią przez nadzór kuratorów, kuratorzy cierpią przez nadzór ministra, rodzice cierpią przez nadzór szkoły, a uczniowie i uczennice cierpią przez nadzór rodziców i wszystkich poprzednich grup. Więc staramy się generalnie budować takie mosty porozumienia, a jednocześnie uświadamiać, jak działa prawo i w którym miejscu ono stoi po naszej stronie. Dokładnie, więc dziś również będziesz o tym mówił. Ja za chwilę oddaję Ci w pełni głos i całą publikę. Śmiało zadawajcie pytania, bo to jest też bardzo istotne. Jeżeli coś będzie trzeba dopowiedzieć, dopytać, to śmiało okno czatu, dymek czatu jest dla Was i będziemy działać i odpowiadać na te ważne, nurtujące pytania, no bo dzisiaj jesteśmy po to, żeby pomóc dzieciakom, ale tak naprawdę też Wam jako rodzicom, bo szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko to uśmiechnięta rodzina. Dokładnie. Czy możemy już tak zaczynać w takim razie? Myślę, że śmiało rozpoczynamy. Działaj. Świetnie. Dobry wieczór jeszcze raz Wam wszystkim. Postaram się nie używać formy państwo, ale to mi jednak czasami nadal troszeczkę wchodzi. Porozmawiamy sobie dzisiaj o zaangażowaniu rodziców i opiekunów w życie szkoły. To rozróżnienie w tytule jest związane z tym, że oczywiście nie każda osoba dorosła, która nadzoruje czy wspiera dzieci w procesie edukacyjnym, to zawsze jest rodzic. To są też bardzo często dziadkowie, to są też bardzo często osoby, które przysposobiły dane dzieci, czy je adoptowały. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Na samym wstępie jakby kilka takich rzeczy organizacyjnych. Ja już w tym momencie wysyłam na czacie link do notatek z dzisiejszego spotkania. To jest link do dysku Google, gdzie można sobie pobrać ten link, jeżeli on nie będzie aktywny z jakichś powodów, wkleić w przeglądarkę i tam będą wszystkie notatki z dzisiejszego spotkania. One będą dotyczyć każdego slajdu po kolei, one są ułożone chronologicznie, tak jak będę o tym mówił. Jednak jeżeli by się pojawiły jakieś pytania w trakcie, to oczywiście można je zadawać, tylko prosiłbym, żebyśmy na bieżąco zadawali je jakby o tematyce danego slajdu, bo bardzo wiele, wiem, że jest bardzo wiele zagadnień i kwestii, które mogą interesować właśnie Was, Państwa w kontekście tego zaangażowania, ale zapewniam, że wszystko, co się pojawiało na dotychczasowych webinarach, poruszę w tej prezentacji, więc mam nadzieję, że niczego nie przeoczę. Będziemy na bieżąco sobie przerzucać slajdy. Ja na samym początku zostawiam maila do siebie i swój namiary na siebie na Instagramie, bo to są takie dwa kanały, gdzie są najbardziej responsywne. I teraz tak, jeżeli chodzi o nasz scenariusz, to porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jakie prawo za nami stoi, czyli podstawy prawne i ramy funkcjonowania szkół, w tym właśnie rad rodziców, bo to są te takie najbardziej znane instytucjonalne formy zaangażowania rodziców w szkołę. Porozmawiamy sobie o dwóch mniej popularnych formach zaangażowania rodziców, czyli Rady Szkoły i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły.
To są takie organy, które też można tworzyć. To są takie pewne alternatywy do rad rodziców. Porozmawiamy sobie o dostępie do informacji publicznej, czyli o tym, co robić, kiedy chcemy się czegoś o szkole dowiedzieć, czego nie ma w dostępnych źródłach i chcemy nawiązać ze szkołą jakiś dialog, bądź też z uwagi na jakąś sytuację no, nie do końca przyjemną, na przykład potrzebujemy jakichś procedur administracyjnych. Odpowiemy sobie też na pytanie na to, czy ja coś muszę, to znaczy, czy macie jako rodzice, jako opiekunowie jakiekolwiek obowiązki wobec szkoły. Podpowiem, nie macie. Waszym jedynym obowiązkiem jest realizacja przez wasze dzieci obowiązku szkolnego. Nie macie żadnego innego obowiązku wobec szkoły, ale sobie to zaraz rozwiniemy. Omówimy sobie bezpłatność edukacji, czyli to, dlaczego szkoły nielegalnie nakładają na was różne opłaty, takie jak szafki, mundurki, obowiązkowe wyjścia dzieci, składki na rady rodziców osławione w całej Polsce. Także odpowiemy sobie także na to pytanie. Zrobimy sobie Q&A na końcu, także jeżeli będą się pojawiać pytania, to ja oczywiście odpowiem. No i w zasadzie punkt 8 już sobie w połowie zrealizowaliśmy, bo przekazałem wam materiały z prezentacji. Więc tak, przejdźmy już sobie do rzeczy. Jakie prawo za nami stoi? Podstawa prawna i ramy funkcjonowania szkoły, w tym rad rodziców. I tutaj chciałbym, żebyśmy zaczęli od sposobu myślenia. Szkoła to jest usługa. Tak samo jak patrzycie na szpital, tak samo jak patrzycie na komisariat policji, tak samo jak patrzycie na uniwersytet, tak samo szkoła to jest usługa i dobro wspólne, a dyrektor czy dyrektorka szkoły kieruje wykonaniem tej usługi. Czyli jest to funkcjonariusz publiczny. Rodzice, opiekunowie to obywatele i obywatelki, a odbiorcy usługi i współwłaściciele szkoły, tak samo osoby uczące się. Także to jest bardzo ważne, żeby sobie to zapamiętać, że dyrektor czy dyrektorka to wcale nie są baronowie na włościach, którzy są właścicielami szkoły. Nie, współwłaścicielami szkoły są wszyscy, ponieważ tak samo jesteśmy wszyscy współwłaścicielami państwa, którego szkoła jest częścią. Omówimy sobie zaraz zasadnicze regulacje, tryb wyboru Rady Rodziców, a także jej kompetencje. Jeżeli chodzi o zasadnicze regulacje, to reguluje artykuł 83 i 84 ustawy Prawo Oświatowe. Ten artykuł jest zacytowany w notatkach. Jeżeli chodzi o takie bardzo podstawowe dwie rzeczy, to rady rodziców reprezentują rodziców wszystkich osób uczących się w szkole. To znaczy, że Rada Rodziców jest jedynym takim organem kolegialnym, który skupia wokół siebie wyłącznie rodziców, ale także rodziców wszystkich osób uczących się w szkole. To jest ważne, bo tak samo w prawie oświatowym jest zapis o samorządzie uczniowskim, który współtworzą wszyscy uczniowie i uczennice, osoby uczące się w szkole. Niekoniecznie muszą go tworzyć aktywnie, natomiast każde z państwa jako rodzice czy opiekunowie należą do Rady Rodziców. Niekoniecznie każdy z państwa należy do organów tych Rad Rodziców. To jest bardzo ważne rozróżnienie, do którego sobie zaraz przejdziemy. I bardzo ważne, Rada Rodziców musi uchwalić regulamin działalności. Taki regulamin powinien być uchwalony na początku roku szkolnego, to znaczy on powinien być, oczywiście nie musi być to nowy regulamin co roku, natomiast jeżeli on już istnieje, to dobrze, żeby na przykład na początku roku szkolnego pojawił się jego przegląd. On tak samo jak statut szkoły, on w ogóle powinien być załącznikiem do statutu szkoły, powinien widnieć na stronie internetowej placówki, powiemy sobie później o tym, dlaczego nie zawsze tak jest. W notatkach z webinaru znajdziecie informacje, co taki regulamin powinien zawierać, tam jest multum rzeczy wypisanych, nie chciałbym, żebyśmy na takich bardzo technicznych aspektach się na początku skupiali, natomiast jeżeli będą jakieś pytania o to, ja będę na bieżąco zerkał na czat. Jest pytanie o to, czy szkolenie dotyczy również przedszkoli publicznych. Jeżeli chodzi o przedszkola, w przedszkolach także mogą powstawać rady rodziców i to w zasadzie na bardzo podobnych zasadach, to znaczy żadna inna ustawa nie reguluje tego, jak mogą rady rodziców funkcjonować w przedszkolach, także jeżeli nie ma przepisów konkretnych, to znaczy, że należy realizować te sprawy oświatowego, więc tak naprawdę myślę, że jeżeli jest pani Ewa akurat zainteresowana przedszkolami, to także proszę z nami zostać i myślę, że to jak najbardziej będzie też interesujące. A na końcu prezentacji będzie także mail do mnie, gdzie będzie można rozwiać sobie wszystkie wątpliwości, jeżeli chodzi o ewentualne zróżnicowanie rad rodziców pomiędzy poszczególnymi szkołami i przedszkolami. Co mamy dalej? Dalej mamy oczywiście tryb wyboru Rady Rodziców. Wybory do rad muszą odbywać się corocznie, czyli na początku każdego roku szkolnego najlepiej
lepiej tak się przyjęło, że dobrze jest te wybory zorganizować. Jedną osobę uczącą się reprezentuje jeden rodzic, to jest bardzo istotne, bądź też oczywiście opiekun, czyli nie może być takiej sytuacji, że na przykład zawsze rzucam taki kazus z życia, że kiedyś przyszli do mnie rodzice i mówią, że są po rozwodzie i oni absolutnie się wzajemnie nie identyfikują z tym, jak ich dziecko powinno się rozwijać i czy oni oboje mogą być w organie rady rodziców, czy być powiedzmy reprezentantami ich dziecka. Nie mogą być. W posiedzeniach takich rady rodziców przyjęło się, że generalnie jedna osoba reprezentuje jedno dziecko, co oczywiście nie oznacza, że na przykład w formie obserwatora taka osoba nie mogłaby w radzie rodziców uczestniczyć. Chodzi tutaj raczej właśnie o ten tryb wyboru, czyli że jeżeli wybieramy na przykład przedstawiciela ze swojej klasy, ze swojego oddziału tak zwanego fachowo, to jakby każda osoba ucząca się ma jeden głos w postaci swojego rodzica czy opiekuna, tak? Czyli załóżmy, że klasa wybiera przedstawiciela bądź przedstawicielkę do rady rodziców, no to w takiej, jeżeli jest 28 dzieci w klasie, a na zebranie przyszło 30 rodziców, to znaczy, że tylko te 28 głosów może zostać oddane. Ustawa dosyć dobrze reguluje to, jak te wybory powinny wyglądać. Ja się przeprowadza na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, czyli to jest oczywiście zazwyczaj we wrześniu. Wybory są tajne i powszechne, czyli de facto powinno się to odbywać w ten sposób, że na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym jest powiedzmy urna czy jakiś pojemnik, w którym się głosuje. To powinna szczegółowo regulować właśnie regulamin działalności Rady Rodziców. Co jest bardzo istotne, to ustawa dosyć szczegółowo reguluje to, jaki typ szkoły, w zależności od tego, ile osób powinno być wybranych do takich oddziałów. Na przykład w szkołach artystycznych tych osób może być w radach rodziców więcej. Co prawda nie za bardzo ktokolwiek poza ustawodawcą chyba wie dlaczego, ale tak jest to zapisane, więc zasadniczo to zależy od typu szkoły. Natomiast generalnie te wybory powinny się odbywać w ten sposób. W tych notatkach znajdą Państwo także informacje właśnie, ile osób powinno być wybranych z danych oddziałów do poszczególnego typu szkoły. Zobaczę sobie tylko, czy nic się nie pojawia na czacie, mamy czysto, więc lecimy dalej. Kompetencje rad rodziców. Powiem Państwu całkowicie szczerze, są one dosyć ograniczone, przynajmniej na papierze. Na papierze Rada Rodziców większość swoich kompetencji ma w trybie niewiążącym. Co to oznacza? Oznacza to, że ma podobne możliwości działania, co na przykład referendum w Polsce. To znaczy, że można się oczywiście zebrać, podjąć jakąś decyzję, wniosek, przegłosować coś, natomiast nie jest to wiążące dla tak zwanej, tutaj robię duży cudzysłów, władzy. W postaci na przykład dyrektora czy rady pedagogicznej. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeżeli na przykład rada rodziców jest proszona o przygotowanie opinii na temat działalności rodzica, na temat działalności dyrektora, przepraszam, i wystawi temu dyrektorowi opinię jednoznacznie negatywną i powie, że po prostu realizują swoje zadania w sposób skandaliczny, no to jeszcze nie oznacza, że ten dyrektor zostaje zwolniony. Natomiast to, co Rada może robić i to, gdzie ma uprawnienia stanowiące, to jest program wychowawczo-profilaktyczny. W notatkach z webinaru znajdziecie informacje, jak wpłynąć na taki program wychowawczo-profilaktyczny. On powinien zostać uchwalony rokrocznie na początku roku w porozumieniu Rady Rodziców z dyrekcją i Radą Pedagogiczną. I tutaj Rada Rodziców ma faktyczny wpływ na to, co się w takim programie może znaleźć. W notatkach jest też informacja, o czym ten program jest. Dosyć dobrze jest to też opisane na stronach Ministerstwa Edukacji, jak taki program może wyglądać i co rodzice mogą w nim zmienić. Także Rada Rodziców wskazuje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. To są w zasadzie takie trzy najważniejsze kompetencje Rady Rodziców. Jeżeli chodzi o kompetencje wiążące, czyli to, co Rada Rodziców, czyli to, co rodzice mogą zrobić i mieć faktyczną, powiedzmy to, władzę, część tej władzy w szkole, to do tego sobie zaraz przejdziemy w późniejszej części, kiedy powiemy sobie o Radzie Szkoły, bo to jest organ z kolei, który ma większe przełożenie na to, co się dzieje w szkole, przynajmniej na tej kanwie formalnej. Czy są jakieś pytania póki co do kompetencji rad rodziców? Bo wiem, że tu się bardzo często coś pojawia, czy czegoś może zabrakło, czy nie poruszyłem jakichś,
istotnych rzeczy. Jeśli tak, to proszę pisać, jeśli nie, to ja to rozwinę jeszcze w dalszych aspektach, kiedy będziemy sobie mówić o działalności po prostu rodzica i w tym, w czym Rada Rodziców może pomóc. Jeżeli chodzi o środki finansowe, bo to są bardzo ważne rzeczy, które bardzo często pojawiają się, jeżeli chodzi o działalność rad rodziców, niezwykle popularne w całej Polsce są tak zwane kiermasze, tak zwane zbiórki, tak zwane puszki na różne różniste rzeczy, na różne różniste rzeczy związane z działalnością Rady Rodziców. I tutaj kilka bardzo ważnych rzeczy. Rada Rodziców ma, jakby nie może, tak naprawdę jej celem głównym jest wspieranie działalności statutowej, czyli jakby wspieranie celów i zadań szkoły, czyli może wspierać to, co robi szkoła na tej kanwie miękkiej, czyli na przykład może wspierać projekty uczniowskie, wzmacniać działalność kulturalną, finansować zajęcia antydyskryminacyjne w szkole, to może jak najbardziej robić. Natomiast Rada Rodziców absolutnie nie może zamieniać się ani w organ prowadzący szkołę, zapewniający jej infrastrukturę konieczną do jej funkcjonowania. Tak samo jak nie może, a proszę mi zaufać, spotkałem się z takimi przykładami, nie może na przykład wypłacać dodatków nauczycielom. To się też zdarza w Polsce, że na przykład rady rodziców składają się na wyższe wynagrodzenia nauczycieli w szkołach, to jest absolutnie skandaliczne, to się nie powinno dziać. Więc że rada rodziców nie może kupować ławek, szafek, nie może płacić za malowanie sal w szkołach, za papier toaletowy, nie powinna się składać na mydło. O, bardzo się cieszę, pojawiają się pytania o ksero i ławki. Bardzo się cieszę, że poruszyliśmy ten temat. To jest temat absolutnie jednoznaczny, jeżeli chodzi o prawo, natomiast absolutnie niejednoznaczny, jeżeli chodzi o rzeczywistość. Nie, Rada Rodziców, ani uczniowie, ani nauczyciele, ani nawet dyrektor z własnej pensji nie mogą płacić za papier, za toner, za prąd do drukarki, ani za zakupienie ławek czy krzeseł, czy nawet lampy do klasy. To jest zadanie organu prowadzącego. Organ prowadzący prowadzi szkoły. Jeżeli chodzi o egzekwowanie tego papieru na ksero, my jako fundacja, to jest jeden z naszych ulubionych tematów, ponieważ widzę, że już zaczyna się dyskusja, bardzo się cieszę. To jest jeden z naszych ulubionych tematów, ponieważ my dostajemy dziesiątki maili tygodniowo z całej Polski właśnie o tym, że szkoła na przykład informuje, że nie będą prowadzone sprawdziany, albo że jeżeli jakaś klasa nie ureguluje ksero, to będzie je miała tak zwane wstrzymane i na przykład będzie sprawdziany pisać odręcznie. To jest oczywiście złamanie prawa. Konstytucja stanowi, że edukacja w Polsce jest bezpłatna i że jedyne formy odpłatności mogą występować w określeniu ustawowym na poziomie edukacji wyższej. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że szkoła nie ma żadnej podstawy prawnej do zbierania od państwa tych pieniędzy. Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, jak by państwo zareagowali, gdybyście przyszli na komisariat policji i policja poinformowałaby was, że oczywiście przyjmie od was zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pod warunkiem, że dostarczycie policjantowi długopis. Jest to mniej więcej podobnie kuriozalna sytuacja. Absolutnie Rada Rodziców nie może finansować ksera, nie może finansować tonerów i tego typu podobnych rzeczy. Co się robi, bo jest pytanie o skargi, prośby, do tego zaraz przejdziemy i dostaniecie informacje po pierwsze, jak sami to robić, a po drugie, do kogo można się zwrócić w takiej sytuacji. Cofniemy się, bardzo mi się spodobało sformułowanie pana Macieja i chciałbym, żeby pan Maciej je rozwinął na czacie, jeżeli mogę prosić, że szkoła oczekuje wsparcia. Szkoła bardzo często wiele rzeczy oczekuje. Oczekuje na przykład tego, że uczniowie nie będą palić papierosów i pić alkoholu poza terenem szkoły, albo oczekuje, że rodzice będą przeglądać codziennie zeszyty swoim dzieciom. Niektóre szkoły oczekują, że ich uczniowie będą prowadzić katolicki tryb życia, pomimo że są szkołami publicznymi. Są, proszę Państwa, szkoły w Polsce, które oczekują, że do 18 czy w ogóle w trakcie nauki dzieci nie
nie będą, czy w ogóle osoby uczące się nie będą prowadzić życia seksualnego. Są takie zapisy w statutach w polskich szkół, także poznańskich, stąd moje przejęzyczenie. Natomiast jeżeli szkoła coś takiego oczekuje, to to jest dokładnie tak samo, jak gdyby zadzwonił do państwa Urząd Skarbowy i poinformował, że oczekuje od państwa, że będą państwo we wtorek o godzinie 17 przychodzić i zamiatać Urząd Skarbowy. Nie może czegoś takiego oczekiwać. Jest to po prostu absolutnie niezgodne z prawem. Jeżeli to dla dyrektora jest niewytłumaczalne, no to najwyraźniej dyrektor jest niekompetentny do piastowania stanowiska, które zajmuje, ponieważ ustawa prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, konstytucja jednoznacznie wskazuje, że edukacja w Polsce jest bezpłatna. Oczywiście to jest bardzo ważne rozróżnienie, nie jest darmowa, bo opłacamy ją w podatkach, przecież to my finansujemy szkoły, a nie rząd, tak? Więc to nie jest wcale tak, że my możemy to robić. Przeczytam sobie szybko, co się pojawiło na czacie. Czy dyrektor przedszkola może prosić o częściowe dofinansowanie czegoś? Tutaj konkretnie chodzi o folie odblaskowe na okna. Nie, nie może. To jest zadanie organu prowadzącego po raz kolejny. To jest element infrastruktury. Jeżeli na przykład ze strony Rady Rodziców pojawiłaby się propozycja tego, żeby zorganizować wyjście do kina dla dzieci, to oczywiście Rada Rodziców może coś takiego dofinansować, bo to jest część programu na przykład dydaktycznego właśnie szkoły. Natomiast Rada Rodziców nie może finansować tego, że szkoła czy przedszkole zapewni odpowiednie warunki bytowe dzieciom. Tak samo nie może remontować na przykład podjazdów dla osób na wózkach czy w ogóle dla wózków i nie może też wypłacać wynagrodzeń nauczycielom. Po prostu nie może tego robić i ja wiem na każdym webinarze, a proszę mi powierzyć, że prowadzę chyba 11 czy 12 webinar na ten temat, zawsze mamy te same pytania, to znaczy no ale dyrektor prosi. Ja widzę właśnie tutaj, pan Maciej napisał, oczekuje na przykład poprzez formułowanie próśb do Rady Rodziców o zakup konkretnych przedmiotów. Nawet jeśli na takie cele szkoła ma środki wpisane do planu finansowego na dany rok. Precyzer nagminny jest ogłaszanie 1 września, że składka na świetlicę jest obowiązkowa. Nie, panie Macieju, nie jest obowiązkowa zgodnie z prawem. Powiem więcej, płacenie za świetlicę w Polsce jest nielegalne. Nie wolno. Szkoła nie ma prawa żądać opłat za świetlicę. Powiem więcej, w większości samorządów w Polsce w paragrafach wydatkowych, tak zwanych regułach wydatkowych, zwłaszcza w większych gminach, wyszczególnione są środki na funkcjonowanie świetlic w szkole, a bardzo wiele szkół jednocześnie pobiera subwencje z miasta i jednocześnie pobiera od państwa wynagrodzenie. I teraz ja widzę, że pojawia się bardzo wiele pytań o to, co z tym zrobić, że to jest nielegalne. Proszę mi zaufać, że zaraz do tego przejdziemy, bo wiedziałem, że przy tym slajdzie zacznie się dyskusja. Obiecuję, że nie wypuszczę państwa dzisiaj stąd, to znaczy możecie stąd wyjść, ale ja się stąd nie rozłączę, zanim wam nie pokażę, jak z tym walczyć i do tego sobie zaraz przejdziemy. Odpowiadając na pytanie pani, na pytanie pana Macieja, gdzie znaleźć katalog celów, które Rada może finansować lub cele, których absolutnie nie może. Takiego katalogu nie ma. To znaczy, to jest oczywiście dosyć miękkie, tutaj tak jak pokazałem na tym slajdzie, może wspierać działalność statutową. Działalnością statutową szkoły jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, działalnością statutową szkoły jest także wychowywanie i działania profilaktyczne. To są trzy rzeczy, dydaktyka, wychowanie i profilaktyka. I to są trzy rzeczy, w ramach których Rada Rodziców może wspierać szkołę. Co to oznacza? Jeżeli na przykład w szkole powstaje teatr, czyli rzecz ponadprogramowa, która ma jakby ubogacić życie na zajęciach dodatkowych dla dzieci, to Rada Rodziców jak najbardziej może się tutaj przyłożyć. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe wyjazdów szkolnych, no i teraz panie Macieju, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo załóżmy, że w szkole jest 12 oddziałów. W szkole jest powiedzmy 12 oddziałów, w każdym jest po 20 dzieci, tak, czyli mamy w szkole 240 dzieci, szybko licząc, i załóżmy, że każdy rodzic zapłacił składkę na Radę Rodziców i nagle okazuje się, że jest wycieczka, na którą może pojechać 60 osób. I teraz pytanie, czy Rada Rodziców powinna taki wyjazd wesprzeć? Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawa, realizującym zasady sprawiedliwości społecznej, jak mówi Konstytucja, i wyciągając także z prawa oświatowego to, że każde dziecko w szkole powinno być równe. Zasadniczo Rada Rodziców nie powinna wspierać żadnego celu, który służy jedynie części społeczności szkolnej. To znaczy, jeżeli wspiera na przykład powstawanie zajęć, to powinny być to zajęcia dostępne dla wszystkich chętnych.
To oznacza, że jeżeli Rada Rodziców inwestuje powiedzmy w uruchomienie programu zajęć antydyskryminacyjnych, to powinna zapewnić możliwość uczestniczenia w nich każdemu dziecku uczącemu się w szkole, ponieważ wszyscy rodzice są częścią Rady Rodziców, a wszystkie osoby uczące się są częścią szkoły. Więc jeżeli chodzi o te wyjazdy szkolne, ja tutaj jestem sceptyczny, szczerze mówiąc. Jeżeli takie wyjazdy się odbywają, to powinny być one finansowane albo z kieszeni rodziców, których dzieci na te wyjazdy jadą, albo z kieszeni szkoły czy z innego podmiotu, który powiedzmy sfinansował takie wyjazdy, tak? Bardzo często zdarza się tak, że to organ prowadzący płaci za podobne wyjścia w szkołach. Jedną ciekawostkę Państwu powiem, jest taka szkoła w Poznaniu, 6 LO Paderek, tak zwany. Bardzo popularna szkoła, ale też szkoła, z którą my toczyliśmy kilka bojów. To jest szkoła, która na przykład dzieci w tym roku, które nie chodziły na religię, nałożyła na rodziców obowiązek zapłacenia 35 zł za płatne zwiedzanie Poznania z przewodnikiem dla dzieci, które nie poszły na religię, czyli dzieci, które na rekolekcje, czyli dzieci, które uczestniczyły w rekolekcjach, były zwolnione z takiego dofinansowania, powiedzmy, przez rodziców swoich oczywiście, a dzieci, które w tych rekolekcjach nieobowiązkowych, których szkoła nie organizuje zgodnie z prawem, ale do tej rekolekcji sobie jeszcze zaraz przejdziemy, bo na pewno będą o to pytania. Nagle musieli ci rodzice płacić. I to jest przykład tego, że szkoły nakładają na nas rzeczy, które nie są zgodne z prawem. Pan Maciej, jak rozumieć nielegalność finansowania przez Radę Rodziców celów pozastatutowych szkoły, na przykład zakup ławek? Z jakimi konsekwencjami się to wiąże praktycznie? No, panie Macieju, proszę sobie wyobrazić, że zbiera pan od osób na ulicy pieniądze do puszki, informując, że to jest zbiórka na dzieci w Ukrainie. A następnie środki te przeznacza pan na cele prywatne. To jest na poziomie, ja nie mówię o paragrafie, tylko mówię o poziomie prawnym, to jest podobnie absurdalna rzecz i podobnie łamiąca prawo, co zbieranie środków na rady rodziców, a następnie wydawanie ich na działalność organu prowadzącego w szkole. Tu by pytanie o link do nagrania z webinaru, to myślę, że nie pytanie do mnie, tylko Mateusza. O, wszystko tak jest dobrze. Więc jeżeli chodzi o tą nielegalność, co może za to grozić? No, załóżmy, że na przykład jeden z rodziców dowiedziałby się o tym, że środki, które przekazał na Radę Rodziców, zostały w ten sposób wydane. No, de facto są podstawy i są wyroki w Polsce, w których takie sprawy doprowadziły do grzywny, na przykład, albo do skazania kogoś za kradzież, tak naprawdę, albo przywłaszczenie mienia. Ponieważ zdarzały się też sytuacje, w których ze środków publicznych były kupowane takie rzeczy. Jeżeli chodzi o sygnatury, nie dysponuję nimi, szczerze mówiąc, to są rzeczy, na które się po prostu natykałem. Jeżeli coś znajdę, to po prostu postaram się je Państwu przekazać przez Mateusza. Proponuję, żebyśmy poszli dalej i wrócimy sobie jeszcze, obiecuję, do zabiegania o sprawiedliwość i bezpłatność w edukacji, bo to jest z dalszej części. Natomiast przejdziemy sobie przez kilka rzeczy, które też ja zawsze mówię, co my robimy jako fundacja w kontekście też wspierania rodziców. Tutaj znajdą Państwo wydawnictwo, które my obecnie współtworzymy jako fundacja, w zasadzie tworzymy, wydajemy książki o konkretnych zagadnieniach w polskich szkołach, czy to o prawach kobiet, czy to o religii, o świeckości szkół, o sytuacji prawnej osób niecispłciowych w szkołach. Na naszej stronie internetowej można sobie to wydawnictwo zobaczyć, zapoznać. Mamy książki zarówno w papierze, jak i w e-bookach. Mówię o tym też dlatego, że część tych wydawnictw jest bezpłatna i może być dla Państwa przydatna. Pojawi się kilka takich wstawek tego, co my robimy, żeby też pokazać Państwu, że istnieją takie realne formy wsparcia, nie tylko takie doraźne, jak na przykład właśnie dzisiejszy webinar, ale także bardziej długotrwałe. Chciałbym teraz przejść do Rady Szkoły. Rada Szkoły może być powołana z inicjatywy dwóch ciał, albo Rada Pedagogiczna Szkoły może o coś takiego zawnioskować, bądź też Rada Rodziców, Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski. To jest szerszy organ, on zakłada udział wszystkich stron uczestniczących w życiu szkoły, czyli właśnie Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. I w skład tej rady wchodzi co najmniej 6 osób wybranych w równej liczbie spośród grona nauczycielskiego, ogółu rodziców i ogółu uczniów.
I w notatkach z webinaru znajdą także Państwo kompetencje Rady Szkół. To jest o tyle istotne, że Rada Szkoły ma kilka więcej kompetencji, takich bardziej twardych, natomiast wciąż nie jest to organ, który mógłby na przykład czy to odwołać dyrektora, czy tego typu rzeczy przeprowadzać, ale z takich ciekawszych kompetencji ma ona na przykład możliwość złożenia wniosku do kuratorium oświaty w sprawie kontroli w szkole, tutaj Państwu od razu przeczytam. Rada Szkoły uchwala na przykład statut szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez Radę Pedagogiczną, czyli jeżeli w szkole funkcjonuje Rada Szkoły, to może ona partycypować właśnie w tym, jak statut szkoły wygląda. Ona opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji, eksperymentów społecznych, a także może formułować wnioski dotyczące rocznego planu finansowego. I co prawda te dwie rzeczy, czyli te wnioski o rocznym planie finansowym i plan pracy szkoły, one nie są wiążące, natomiast wiążący charakter mają wystąpienia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, to brzmi tak bardzo zawile, ale nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawują kuratoria oświaty, o badanie i dokonanie oceny działalności szkoły i dyrektora lub innego nauczyciela. Co to oznacza? Jeżeli jest w Państwa szkole rada szkoły, a ona może powstać, tak jak powiedziałem, na wasz wniosek, czyli na przykład właśnie Rady Rodziców we współpracy z samorządem uczniowskim i wy złożycie wniosek do kuratorium oświaty o kontrolę jakichś działań dyrektora czy w ogóle szkoły, no to ten wniosek ma wiążący charakter i kuratorium oświaty ma w takiej sytuacji obowiązek podjąć taką kontrolę, niekoniecznie oczywiście na waszą korzyść, jeżeli chodzi o jej skutek, natomiast może jak najbardziej wtedy musi podjąć takie działania, przynajmniej zgodnie z prawem, bo też słyszałem o sytuacjach, w których kuratoria jeszcze za poprzedniego rządu zbywały tego typu sygnały. Rada Szkoły może też gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł w celu wspierania nimi statutowej działalności szkoły. I to jeżeli chodzi o Radę Szkoły. I mamy także formę zaangażowania, która szczerze mówiąc jest dla mnie najciekawsza, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły. A tu się pojawiło pytanie jeszcze, czy sama Rada Rodziców może wnioskować o nadzór kuratora. No i teraz tak. Nie ma tego w kompetencjach ustawowych, natomiast wnioskować o nadzór kuratora w szkole może każdy z Państwa. To znaczy każda osoba ma prawo jakby napisać pismo do kuratora oświaty z prośbą o kontrolę. Możemy się tak umówić, że jeżeli bym dostał jakiegoś maila, na którego mogę to przesłać, to prześlę Państwu wnioski, które my na przykład wysyłaliśmy jako Fundacja do Kuratorium Oświaty, szczególnie w Poznaniu, z prośbami o kontrolę. Natomiast to, co jest istotne, to, że bardzo często, kiedy się takie wnioski składa, to chce się być też częścią postępowania. Może być się też częścią postępowania. Jeżeli mielibyście Państwo stowarzyszenie właśnie, o którym chcę zaraz powiedzieć, i mielibyście w statucie dbanie o dobro tej placówki i powiedzmy zajmowanie się kwestiami prawnymi w edukacji, to możecie też złożyć wniosek o dołączenie Was do postępowania, wtedy jesteście informowani chociażby o tym na bieżąco, co się dzieje w postępowaniu i w takiej kontroli. Natomiast Rada Rodziców sama w sobie oczywiście może przegłosować na przykład wysłanie takiego wniosku i wysłać je jako Rada Rodziców złożona z konkretnych osób fizycznych, natomiast częściej w takiej sytuacji praktykuje się to, że na przykład wysyła je jedna osoba fizyczna, bo każda osoba fizyczna może przesłać takie pismo oczywiście do kuratora i podpisuje się na przykład jako powiedzmy tam Jan Kowalski, pełniący funkcję jednocześnie przewodniczącego Rady Rodziców, który i powiedzmy można tam też załączyć na przykład informację, że wysłanie niniejszego wniosku zostało przegłosowane przez Rady Rodziców. Z doświadczenia powiem, że jeżeli jesteście Radą Rodziców i wysyłacie taki wniosek do kuratora, to sprawniej jest i lepiej i na pewno bez narażania się na odrzucenie takiego wniosku jest to wysłać jako jednak osoba fizyczna niż jako Rada Rodziców, która nie ma ustawowych kompetencji generalnie do wysyłania tego typu pism. Chociaż oczywiście nie powinno być przeszkód prawnych, mówię jedynie o realiach. Dobrze. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły, to jest najlepszą formułą tutaj jest stowarzyszenie rejestrowane w KRS, Krajowym Rejestrze Sądowym i wtedy, jeżeli zakładają Państwo takie stowarzyszenie, nie potrzeba na to zgody szkoły, co ciekawe. To znaczy, jeżeli są Państwo
Jeżeli są Państwo na przykład rodzicami, albo nawet nie, nie muszą być Państwo nijak powiązani. Ja na przykład jako mieszkaniec z Poznania mogę założyć sobie Stowarzyszenie Przyjaciół, powiedzmy, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Kostki. Wymyślam, nie istnieje takie liceum, chyba że trafiłem z patronem w Olsztynie, powiedzmy, i mogę sobie takie stowarzyszenie założyć. Nie potrzebuję na to żadnej zgody dyrektora, ponieważ to jest mój niepodległy organ. Mogłem go sobie tak po prostu założyć. I mogą Państwo także pobierać wtedy 1%, jeżeli są Państwo organizacją pożytku publicznego, prowadzić działalność gospodarczą, pobierać granty czy darowizny. W notatkach z webinaru znajdą Państwo link do bardzo fajnego artykułu o tym, jak założyć takie stowarzyszenie. I wtedy tutaj mamy więcej możliwości finansowania różnych rzeczy, takich jak Państwo tutaj powiedzieli o ławkach, o malowaniu klas itd., itd. Ponieważ szkoła ma możliwość przyjmowania różnych darów z zewnątrz. Różnica polega na tym, że Rada Rodziców jest organem szkoły. Nie może i jest organem szkoły, który nie ma kompetencji do tego, żeby finansować takie rzeczy jak ławki. No ale jeżeli przychodzi ktoś ze zewnątrz i mówi, że chciałby coś w szkole takiego podarować, no to już nie jest problem. Tak samo jak to, że jeżeli macie Państwo takie stowarzyszenie i chcielibyście przekazać coś na rzecz szkoły, to szkoła ma prawo to przyjąć. Czy Rada Rodziców nie może w formie darowizny podarować czegoś szkole? Nie, szanowna pani, ponieważ Rada Rodziców nie ma osobowości prawnej. Rada Rodziców nie jest dysponentem żadnej rzeczy. I do tego sobie zaraz jeszcze przejdziemy, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Rada Rodziców generalnie nie posiada także przynajmniej technicznie własnych pieniędzy. Zgodnie z ustawą Rada Rodziców powinna prowadzić swoją księgowość albo na wyodrębnionym koncie bankowym. O właśnie, ale z dysponentem środków finansowych widzę, że pan Maciej jest przygotowany i widzę pytanie pana Macieja o finanse, to zaraz do niego wrócę. Natomiast zasadniczo finanse Rady Rodziców powinny być prowadzone przez pracownika administracyjnego szkoły. Może to być na koncie szkoły bądź na wyodrębnionym koncie bankowym, ale generalnie nie powinna tego prowadzić żadna osoba związana z Radami Rodziców. Dobry zwyczaj jest taki, że szkoła powinna właśnie prowadzić to konto, mieć do niego wgląd, chociażby właśnie dlatego, że Rada Rodziców jest organem szkoły, to jest raz. A dwa, zdarzały się w Polsce sytuacje, gdzie na przykład nagle znikała pani przewodnicząca Rady Rodziców czy pan przewodniczący z końcem kadencji bądź w jej trakcie, a razem z nimi znikały środki finansowe, na przykład zgromadzone w gotówce. I się okazywało, że nagle środki się nie zgadzają, no i w zasadzie wtedy kto bierze za to odpowiedzialność. Dobrym zwyczajem jest zatem, że jeżeli że środki ze składek czy z jakiejś prowadzonej działalności z Rady Rodziców się pojawiają, powinny być one wpłacane na konto bankowe, i powinien zajmować się tym pracownik administracyjny szkoły do tego zatrudniony. Wracając do pytania pana Macieja, organ prowadzący szkołę lub placówkę generalnie powinien nadzorować to, jak ona się zajmuje finansami, no a w dalszej kolejności są oczywiście instytucje kontrolujące finanse samorządów. Z doświadczenia Państwu powiem, że jeżeli macie jakieś wątpliwości dotyczące tego, jak w szkole funkcjonują finanse, najlepiej pisać do organu prowadzącego. Jeżeli to nie organ prowadzący, to jest gmina lub powiat. Szkoły podstawowe to są prowadzone przez gminy, szkoły ponadpodstawowe przez powiaty. Jeżeli to jest większe miasto na prawach powiatu, to jest jeden organ. Jeżeli to nie skutkuje, można zawsze na przykład pisać do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o podjęcie interwencji w tej sprawie. Jeżeli to jest pytanie o jakąś konkretną sytuację, to można też zadać, bądź mogę poprosić o przesłanie na maila i też z chęcią odpowiem. Także w notatkach znajdą Państwo informacje, jak założyć takie stowarzyszenie. Myślę, że to jest dosyć przydatne. Będzie teraz druga reklama. Tutaj będzie przykład tego, jak można wspierać szkołę z zewnątrz, posiadając właśnie osobną fundację czy stowarzyszenie. My jako Fundacja Waria Poznania współpracujemy obecnie z Unią Europejską przy finansowaniu różnych projektów związanych z samorządami uczniowskimi. Finansujemy na przykład właśnie to
Finansujemy właśnie to projekty, przepraszam, tutaj się zakręciłem. My prowadzimy teraz projekt 1000 plus dla Twojego samorządu uczniowskiego. Rozdaliśmy 20 grantów szkołom po 1000 zł i to mogą się wydawać niewielkie środki, natomiast dla na przykład szkoły podstawowej w Rogoźnie, czy drugiego liceum ogólnokształcącego w Koninie, czy technikum w Grodzisku Wielkopolskim, to są środki, które mogą być istotne dla rozpoczęcia tej działalności. Jako technikalia teraz, jak takie środki można przekazywać. My wygraliśmy grant w Unii Europejskiej i to fundacja jest dysponentem takich środków. Jeżeli szkoła i wnioski składają samorządy uczniowskie po konsultacji z dyrekcją i wtedy to my dokonujemy zakupów różnych środków trwałych i na przykład jeżeli dostaliśmy wniosek o to, że powiedzmy ktoś chciałby sobie zbudować kącik relaksu, to my po prostu przygotowujemy właśnie taką umowę o to wsparcie i to my opłacamy to, co się w tej szkole znajduje, to wtedy trafia na stan środków trwałych szkoły. My wtedy tylko nadzorujemy, czy faktycznie te środki są wykorzystywane, czy na przykład w dziwnych okolicznościach nie zniknęły ze szkoły, bo mamy niestety takie doświadczenia, że to też już się zdarzało. Na szczęście są to jakby jednostkowe przypadki. Tak, no i to też przykład, teraz prowadzimy drugi program tego typu, Fundusz 52%, gdzie finansujemy inicjatywy feministyczno-herstoryczne dla osób uczących się i w którym też można wziąć udział. Wszystkie te programy są na naszej stronie internetowej, zachęcam do zapoznania się. Dobrze, odpowiemy sobie teraz na pytania. Pani Moniko, jeżeli mały wgląd środki finansowe, zawsze praktykuje dostęp do konta przez uprawnionych członków rady. Jeśli uprawniony pracownik prowadzi księgowość, ma dostęp do konta, rada nie ma, to w efekcie w finansach szkoły więcej dyrektor niż rada. Fakt, ale jest to złamanie prawa. Wy jako Rada Rodziców musicie mieć dostęp do tych środków i to wy jakby podejmujecie decyzję, na co one są wydawane. Jeżeli była taka sytuacja, że pracownik administracyjny szkoły odmawia wam jakby czy to dostępu do tego konta w kontekście poczynania wydatków zgodnych z waszymi celami statutowymi oczywiście i z waszym regulaminem, bądź też na przykład te środki są wydatkowane przez niego bez konsultacji z wami, to jest to złamanie prawa i w tej sytuacji, tak jak tu już odpowiedziałem wcześniej panu Maciejowi na pytanie, należy powiadomić organ prowadzący. Rodzice wpłacają środki przeznaczone na wsparcie świetlicy w ramach płatnej rady rodziców. Ojej, tutaj widzę, jakaś szkoła zabrnęła po prostu na jakieś absolutne już absurdy. Kto powinien kontrolować wydatkowanie tych środków? Szkoła, świetlica czy rada rodziców? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak wpłaty na świetlicę. Pani Moniko? Tak, to pan Maciej napisał, przepraszam. Oczywiście wsparcie świetlicy, tak, tutaj znam temat, natomiast no nie. Jeżeli świetlica potrzebuje środków trwałych, nie wiem, ławeczek, kredeczek, pufeczek czy nakładek anty-UV na okna, to należy się zwrócić do organu prowadzącego sfinansowanie tego typu rzeczy. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, oczywiście pismo do organu prowadzącego lub do innych instytucji, o których powiedziałem. Na końcu prezentacji będą także informacje o tym, jak my jako fundacja możemy Was wesprzeć w takich sytuacjach. Dobrze, przejdziemy sobie teraz dalej. I teraz przejdziemy sobie do pierwszej możliwości bycia obywatelem i obywatelką w szkole i będzie to pierwsze krótkie, kilkuminutowe szkolenie z tego, jak zabiegać o wasze prawa i jak ze szkołami prowadzić procedury administracyjne, tylko ja się napiję kawy. Czyli, szanowni państwo, artykuł 61 Konstytucji, dostęp do informacji publicznej, czyli między dialogiem a procedurami. I tutaj bardzo ważne hasło na dole, szkoła ma obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa. To się na pewno wszyscy z was słyszeli to hasło kiedyś, że działamy na podstawie i w granicach prawa. Co to oznacza? Oznacza to, że szkoła działa na podstawie prawa, czyli realizuje to, co prawo przewiduje jako jej kompetencje i w granicach tego prawa. Czyli szkoła działa na podstawie prawa, czyli uczy dzieci, ale działa w jego granicach, czyli nie prowadzi na przykład, nie wiem, produkcji maszyn budowlanych jako część swojej działalności, ponieważ działa w granicach prawa. Tak, to jako taki przykład może z czapy, ale mówię o tym, bo to jest dosyć ważne. Szkoła to nie jest firma, szkoła to jest placówka edukacyjna. I teraz tak,
Jak działa dostęp do informacji publicznej? Artykuł 61 Konstytucji. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Co to oznacza? Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o szkole, i to może być milion różnych rzeczy, to może być wysokość zarobków dyrektora, chociaż to powinno być dostępne w biuletynie informacji publicznej, ale oczywiście można o to spytać. Możecie zapytać o rejestr wypadków w szkołach, możecie zapytać o wysokość dodatków motywacyjnych i nagród nauczycieli i nauczycielek w danej szkole. Możecie spytać o co możecie spytać, na przykład o to, czy były prowadzone jakieś płatne wyjścia w szkole. Możecie spytać o to, czy prawdą jest, że szkoła XYZ. Przykład pierwszy z brzegu, kiedy my dostajemy informację, że jakaś szkoła pobiera właśnie te słynne opłaty za ksero, to przesyłamy, najpierw oczywiście od osób, które to zgłaszają, pozyskujemy dowody, że tak jest, na przykład zdjęcie powiedzmy z kartki sekretariatu, czyli liczbę klasy ze wstrzymanym ksero, i wtedy wysyłamy do szkoły taki wniosek, informujemy, że prosimy o udostępnienie informacji publicznej, czy szkoła pobiera opłaty za ksero. I z doświadczenia Państwu powiem, że większość szkół oczywiście odpowiada wtedy, że nie, absolutnie nie pobiera. No i my wtedy odsyłamy w odpowiedzi na ten wniosek, że bardzo dziękujemy za odpowiedź, to skoro szkoła nie pobiera tych środków, to prosimy o ustosunkowanie się do przesłanego załącznika i załącznikiem jest na przykład właśnie zdjęcie z kartki z sekretariatu. To jest taki najkrótszy przykład. No bardzo często się wtedy okazuje, że ta kartka nagle magicznie z sekretariatu znika, problem się rozwiązuje, to powiem z autopsji. Natomiast co się dzieje, jeżeli chcemy prowadzić ze szkołą taką procedurę jak pozyskiwanie informacji publicznej? Instytucją publiczną, zakładem administracji publicznej nawet, można tak to ująć. Ma 14 dni na udostępnienie nam informacji, o którą wnioskujemy. Jeżeli informacja wymaga zebrania powiedzmy dużego nakładu pracy, szkoła to uzasadni, to może ten termin wydłużyć. Przykładowo ja kiedyś zapytałem szkołę o udostępnienie mi wszystkich przedmiotowych systemów oceniania z ostatnich 10 lat, ze wszystkich przedmiotów. To wymagało oczywiście, my to sprawdzaliśmy po prostu, jak ewoluowały akurat metody oceniania na języku polskim w jednej ze szkół, no i to wymagało od szkoły zebrania dokumentacji z ostatniej dekady i to zajęło szkole dłużej, ale szkoła zawsze musi wam w terminie tych 14 dni uzasadnić, dlaczego wam tej informacji albo nie udzieli, albo wam tej informacji udzielić, albo w ciągu tych 14 dni poinformować, kiedy wam tej informacji udzieli. To nie powinno być wtedy dłużej niż 30 dni. Oczywiście są szkoły, które próbują tego unikać, na przykład piszą informacje, że po tych 14 dniach dopiero, że odpowiedzą w terminie 30 dni. Taką informację oczywiście można próbować zaskarżać, ale szczerze Państwu powiem z doświadczenia, że szybciej te szkoły odpowiadają w tych przedłużonych terminach niż sądy podejmują sprawę, z takiego spoletka wymiaru sprawiedliwości. Szybkie pytanie, czy w ramach UDIP możemy prosić o konkretne informacje o wydatkowanie środków z planu finansowego? Ależ oczywiście, że tak, powiem panu więcej, panie Macieju, może pan na przykład poprosić szkołę o udostępnienie wszystkich faktur, jakie szkoła opłaciła w danym roku szkolnym, o udostępnienie wszystkich umów, jakie szkoła zawarła. Jeżeli szkoła na przykład realizowała jakąś inwestycję, to może pan zapytać o wszystkie faktury czy umowy w ramach tej inwestycji prowadzone. Jeżeli szkoła organizowała festyn, może pan zapytać o wszystkie koszty i poprosić o dokumenty. Szkoła ma oczywiście obowiązek to udostępnić. Jeżeli zadajemy pytanie, czy należy wskazać, że jest to w ramach UDIP, powiem tak, jeżeli napisze pan maila do szkoły z informacją: dzień dobry, proszę o wysłanie mi wszystkich faktur, jakie szkoła opłaciła w danym roku szkolnym, to spełnia warunek UDIP. Natomiast z doświadczenia panu powiem, że słowo konstytucja czy ustawa o dostępie do informacji publicznej generalnie zazwyczaj nadaje sprawie szybszego biegu. Tak? To znaczy, jeżeli pokazujemy, że jesteśmy obywatelem, który czy obywatelką, który zna prawo i piszemy do szkoły pismo, ja Państwu zaraz pokażę, może wyglądać tego typu pismo, to szkoły zasadniczo odpowiadają szybciej. My nawet kiedyś zrobiliśmy sobie takie badanie, to jako ciekawostkę Państwu powiem, wysłaliśmy do 10 losowych szkół wniosek o dostęp do informacji publicznej w jakiejś tam sprawie na papierze firmowym Fundacji Waria Poznania, która już jakąś tam renomę, powiem bałwochwalczo, ma z pozyskiwania takich informacji, na papierze firmowym, z podstawami prawnymi, z pouczeniami, z informacjami RODO i z oficjalnych skrzynek.
I do innych 10 szkół wysłaliśmy podobny, identyczny wniosek, ale bez tych podstaw. Proszę sobie wyobrazić, że średni czas odpowiedzi był tydzień szybszy na nasze pisma z papierem firmowym i podstawą prawną. To z praktyki. Jeżeli odmawiają lub zwlekają z odpowiedzią, no wezwanie przedsądowe, to znaczy jeżeli najpierw można wysłać ponaglenie, jeżeli po 14 dniach szkoła nie odpowie na Państwa pismo, to wtedy można przekazać takie ponaglenie do szkoły, że prosimy o odpowiedź na przykład w ciągu 3 dni, w ciągu 7 dni, to już należy do Państwa, a jeżeli nie, to podejmiemy osobne kroki prawne. I jakie można podjąć kroki prawne? Kroków prawnych jest kilka. Wszystkie adresy mailowe Pani Magdo będą na końcu prezentacji. Jeżeli szkoła nadal nie odpowie, no to można oczywiście zrobić kilka rzeczy. W skrajnych przypadkach mogą Państwo nawet przekazać sprawy do prokuratury, informując, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, bądź złożyć skargę do sądu administracyjnego na to, że szkoła łamie prawo, bo ustawa o dostępie do informacji publicznej pięknie, naprawdę, to jest pięknie zbudowana ustawa, mówi o tym, jak takie udostępnianie działa. Ja polecam sobie tą ustawę przeczytać. Ona jest dosyć krótka i ona bardzo fajnie wyjaśnia, jak to działa. I wtedy najlepiej od razu, jeżeli Państwo piszą taką informację, powiedzmy na przykład do sądu bądź do organu prowadzącego, też można napisać, to czasami też działa, oczywiście to nie jest kompetencja organu, żeby tak szkołę nadzorować, natomiast to po prostu wiem, że to działa. Natomiast dobrze zawsze załączyć szkołę do wiadomości, wtedy szkoła na przykład ma informację, że takie postępowanie się toczy i wtedy zazwyczaj szkoła o wiele szybciej na takie pismo odpowiada. Pytanie o 14 dni. Tak to wymaga, to wynika bezpośrednio, jeśli mnie pamięć nie myli, z artykułu 13 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tam wskazuje, że bez zbędnej zwłoki taka szkoła, taki organ odpowiada na takie pismo w terminie właśnie 14 dni od złożenia wniosku. Nie wiem, czy nie pomyliłem artykułu, ale chyba artykuł 13 to właśnie reguluje. I czy tutaj się pojawiało jeszcze jakieś pytanie? Dobrze, to lecimy w takim razie dalej. Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest oczywiście darmowy. Są szkoły, szanowni Państwo, które na przykład odpisują na wnioski, że one prześlą wniosek papierowo, ale proszą o uiszczenie opłaty 15 zł na koszty wysyłki pisma. To jest oczywiście klasyczny przypadek unikania takiej odpowiedzi. Absolutnie nie ma szkoła podstawy prawnej do czegoś takiego. Udziela tych informacji za darmo, w takiej formie, jakiej Państwo sobie życzą. To znaczy możecie napisać na przykład w mailu wysłanym na adres sekretariatu czy dyrektora, że prosicie o dostęp, o wysłanie wniosku elektronicznie i wtedy szkoła ma obowiązek Wam to wysłać elektronicznie. Co ciekawe, UDIP można złożyć także ustnie, czyli możecie jako w zasadzie obywatel wejść z ulicy, nie musicie być nawet rodzicem, ale mówię to w kontekście właśnie zaangażowania rodziców, bo to jest bardzo często właśnie to, co można robić. Mogą Państwo wejść do sekretariatu szkoły, ja to praktykowałem kilkukrotnie, i powiedzieć, że dzień dobry, chciałbym w trybie ustnym złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej w danym zakresie. I wtedy zgodnie z prawem pani w sekretariacie czy pan mają obowiązek na przykład spisać z wami protokół takiego złożenia wniosku, bądź wam od razu udzielić takiej informacji publicznej. I tutaj właśnie napisałem, że wniosek o dostęp można złożyć pisemnie, ustnie czy elektronicznie. Można złożyć to także ePUAP-em, jeżeli szkoła ePUAP posiada. Z doświadczenia powiem, że większość szkół ePUAP-u nie posiada, bądź go nie używa, więc zawsze najlepsza forma kontaktu ze szkołami to jest kontakt drogą mailową na adres sekretariatu bądź dyrektora. W notatkach mają Państwo informacje, o co można pytać w UDIP-ie.
ale może sobie to przelecimy na szybko. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, to jest informacja jawna. Oczywiście szkoła może zanonimizować te dane, ale to jest informacja jawna. Rejestr nagan udzielonych osobom uczącym się, wykaz zarządzeń dyrektora, przedmiotowe systemy oceniania, podstawy prawne, liczba osób uczęszczających na religię, lista firm działających na terenie szkoły, dokumenty regulujące pracę szkoły, bo nie wszystkie szkoły mają statuty na stronie, więc można zawnioskować o dostęp do statutu czy wszystkich dokumentów. Tutaj jest też podlinkowany przykładowy dostęp, przykładowy UDIP w notatkach, ale zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. Tak może wyglądać wniosek o dostęp do informacji publicznej. Szczerze powiem, to jest taki wzorowy wniosek, powiedziałbym, jako kiedyś celowo napisałem właśnie po to, żeby mieć taki benchmark, taki przykład tego, jak taki wniosek może wyglądać. Co tutaj widzimy? Widzimy tutaj miejsce i datę, widzimy tutaj adresata, czyli akurat panią Agnieszkę Balcerowiak, dyrektorkę Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. Tutaj wszystkie dane kontaktowe zawarliśmy. No i to jest oczywiście w formie PDF wysyłane. Wniosek o dostęp do informacji publicznej. Szanowna Pani Dyrektoro, na podstawie artykułu 2 ustęp 1 i artykułu 10 ustęp 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazanym w punkcie 1 do 10. I tutaj jest oczywiście milion różnych spraw, które można w takim wniosku poruszyć. Tutaj zabrakło jednej rzeczy, o tym, że na przykład wnoszę o udzielenie mi tej odpowiedzi w formie elektronicznej na adres mailowy taki i taki. I teraz, czy musicie zawrzeć wszystko, co tutaj jest w UDIP-ie? Absolutnie nie musicie. Możecie napisać gołego maila, nawet nie musicie się podpisywać imieniem i nazwiskiem. UDIP może być anonimowy. My jako fundacja dostaliśmy na przykład kiedyś kilka anonimowych UDIP-ów z pytaniem o naszą działalność, wysłanych z jakiegoś adresu mailowego xyz123@gmail.com i także szkoła ma obowiązek odpowiedzieć na taki UDIP właśnie na ten adres mailowy, nawet jeśli nie ma innych danych kontaktowych bądź identyfikacyjnych do Państwa. To jako ciekawostka, jeżeli, bo wiem, że część rodziców ma takie problemy, że na przykład boi się o coś spytać szkołę, bo boi się konsekwencji dla swojego dziecka, na spokojnie można zadać szkole pytanie w formie oczywiście mniej formalnej, czyli bez tych wszystkich podstaw prawnych, w drogą mailową na przykład i zrobić to w sposób anonimowy. Dobrze, tu widzę, że jest pytanie, czy można pytać o korespondencję prowadzoną przez placówkę w konkretnej sprawie z organem prowadzącym? Ależ oczywiście, jak najbardziej. Wszystko, każda korespondencja formalna, jaka jest prowadzona przez szkołę, jeżeli ona, no tutaj oczywiście to będzie przykład absurdalny, ale no niektóre instytucje publiczne nie udostępniają na przykład informacji niejawnych, tak? To znaczy, jeżeli prowadziłyby jakąś korespondencję niejawną, no to jej nie udzielą, ale oczywiście, jeżeli na przykład jest prowadzona jakaś korespondencja dotycząca na przykład, nie wiem, opiniowania przez organ prowadzący działalności szkoły, albo protokołów z kontroli, albo na przykład tego, jak organ prowadzący ocenia to, co się dzieje w szkole, albo na przykład zalecenia organu prowadzącego dla szkoły, jak najbardziej tak, wszystkie te dokumenty są informacją publiczną, to są informacje wymieniane pomiędzy dwiema instytucjami publicznymi, czyli organem, czyli na przykład Urzędem Miasta, a szkołą i to są jak najbardziej informacje publiczne. Będzie wskazówka, jeżeli takiej informacji nie chce Wam udzielić szkoła, udzielić Wam jej może Urząd Miasta. I jeżeli wiecie, że na przykład była prowadzona jakaś korespondencja z miastem, to zamiast wysyłać taki wniosek do szkoły, można go wysłać do miasta albo można to wysłać do obu stron takiej korespondencji. Jeżeli chodzi o, tu będzie już chyba ostatnia reklama, mam taki zwyczaj, że wrzucam te reklamy do webinarów, bo wydaje mi się, że one są dosyć ciekawe dla tego, jak można taką działalność prowadzić. My jako fundacja wydaliśmy Białą Księgę Praworządności Poznańskich Szkół, ona jest za darmo do pobrania w PDF-ie na naszej stronie internetowej. Przebadaliśmy ponad 40 poznańskich szkół ponadpodstawowych w zakresie ich statutów i proszę sobie wyobrazić, że z 40 przebadanych szkół żadna nie miała statutu zgodnego z prawem. Co to były za naruszenia? Na przykład zakaz usprawiedliwiania się samodzielnie przez dorosłych uczniów w szkole. To jest istotne może dla rodziców. Są szkoły, którym się wydaje, że po ukończeniu 18 roku życia uczeń nadal musi się usprawiedliwiać ze zgodą rodziców. Nie jest tak zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, a także z konstytucją. Osoba powyżej 18 roku życia ma pełną zdolność do czynności prawnej i państwo jako rodzice czy opiekunowie dla takiej osoby po ukończeniu przez nią 18 roku życia stajecie się osobą obcą. Włącznie z tym, że jeżeli wasze dziecko jest pełnoletnie, to może zażądać odcięcia was od dziennika elektronicznego.
ponieważ jest samodzielną jednostką i to nie jest tak, że szkoła i może nawet zażądać tego, żebyście nie mieli dostępu do wszelkiej dokumentacji tego dziecka w szkole. Może tak zrobić, powiem Państwu z autopsji, sam tak zrobiłem akurat z przyczyn prywatnych wobec moich rodziców biologicznych. Wystarczy wtedy taki wniosek do szkoły, też można to zrobić. Jak jeszcze szkoły łamią prawo na przykład w taki sposób, że wpisują do celów działalności wychowanie ucznia w duchu nauki katolickiej Jana Pawła II. Są szkoły, które wpisują sobie takie zapisy do statutu. Szkoły są świeckie, w Polsce państwo jest świeckie zgodnie z konstytucją i ustawami, więc na przykład Jan Paweł II raczej nie powinien się pojawiać w statucie szkoły inaczej niż na przykład jako patron. Chociaż też jest wątpliwe, ale to na inną rozmowę. Szkoły łamią prawo w formie przedmiotowego systemu oceniania. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zasadniczo średnia ważona w Polsce jest niezgodna z prawem, ponieważ szkoła ma oceniać osiągnięcia dydaktyczne ucznia i na przykład wartościowanie oceny ze sprawdzianu, o widzę, że urucha mi się zaraz dyskusja, ale szkoła wartościując ocenę kartkówki ze sprawdzianu łamie prawo. My prowadziliśmy już kilka takich oceniania, to osobny temat, tak, ja wiem, to jest na osobny webinar, mogą Państwo zachęcić Pani Mani, może będą chcieli osobny webinar zrobić o ocenianiu, to jest w ogóle temat Amazonka, natomiast te szkoły łamią prawo po prostu na multum różnych sposobów. My przebadaliśmy 40 statutów, w 40 statutach znaleźliśmy 303, piękna liczba historyczna, 303 niezgodności z prawem. I co można w tej sytuacji zrobić? My ogłosiliśmy tą białą księgę, poinformowaliśmy szkoły, że dajemy im 3 miesiące na zmiany. I jeżeli te zmiany nie zostaną wprowadzone, no to oczywiście jakby my nie mamy formalnej możliwości zmiany takiego statutu jako organizacja pozarządowa, ale po prostu jako organizacja pozarządowa wystosujemy do kuratora oświaty, czyli organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, wniosek o kontrolę w tym zakresie. I w tym momencie finalizujemy 30 chyba 7 wniosków, bo 3 szkoły tylko zmieniły swoje statuty zgodnie z tym, co zaleciliśmy, 37 wniosków do nowego kuratora oświaty w Wielkopolsce, który przeprowadzi kontrolę w tych szkołach w zakresie właśnie tych zapisów statutowych. To jako przykład, można się zapoznać, ta biała księga ma ponad 300 stron, ona jest na naszej stronie internetowej do pobrania, w aktualnościach można sobie ją znaleźć, zachęcam serdecznie, to jest pasjonująca lektura. Na przykład za każdym razem zwracam uwagę, że nie można robić tak zwanych karnych kartkówek, czyli zbiorowego karania. Tak, absolutnie nie. Generalnie dobrym zwyczajem jest zapowiadanie prac pisemnych, ale to tak nie chciałbym w to wchodzić głębiej, bo to jest temat na osobną rozmowę, ale jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania o ocenianie, to na końcu prezentacji będzie ten sławetny mail, już powtarzam, on się pojawi, obiecuję, gdzie można o wszystkie rzeczy związane z ocenianiem zapytać. I teraz tak, przejdziemy sobie do kolejnych rzeczy, czyli do Państwa obowiązków. Czy ja coś muszę? Obowiązki rodziców i opiekunów. No więc tak, mają Państwo wobec prawa i wobec szkoły 3 obowiązki. Po pierwsze, zapisanie dziecka do szkoły. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie i nie zapiszą go Państwo do szkoły, to łamią Państwo prawo, obowiązek szkolny, zapewnienie uczęszczania przez nie do niej i zapewnienie mu warunków do przygotowania się do zajęć. I to jest absolutnie wszystko, co szkoła może, a raczej Państwo generalnie jako system może od Was wymagać. Czego szkoła nie może wymagać, bo to już ja o części rzeczy powiedziałem, ale może warto to uzupełnić. Szkoła na przykład nie może wymagać płacenia na składek na Radę Rodziców, i nie może także od Was wymagać tego, że jeżeli nie zapłacicie składki na Rady Rodziców, to na przykład jakiejś rzeczy Wasze dziecko mieć nie będzie. Dzieci są w szkole równe, niezależnie od tego, czy ich rodzice płacą na Rady Rodziców, czy nie. Nie może szkoła od Was wymagać płacenia na ksero. Powiem więcej, są szkoły, i to także w tej białej księdze było pokazane, są szkoły, które nakładają na rodziców obowiązek przeglądania zeszytów dzieci. Czyli w zasadzie wykonywania pracy pedagogów szkolnych, tak? To jest oczywiście nielegalne, nie ma żadnej podstawy prawnej, która by pozwalała szkołom na
na nakładanie na Was takich obowiązków. I tutaj oczywiście taka sama procedura, jeżeli jest taki zapis występuje, bądź taka praktyka występuje, informacja do organu prowadzącego czy organu nadzorującego szkołę pedagogicznie. I to w zasadzie tyle. W notatkach z webinaru podstawy prawne praw i obowiązków Państwo znajdą, jakie macie prawa, jakie macie obowiązki wobec szkoły. Myślę, że też dosyć ciekawa lektura. Dalej, konstytucyjna bezpłatność edukacji, czyli coś, co interesuje większość rodziców i opiekunów w szkole, szafki, mundurki, obowiązkowe wyjścia. No więc oczywiście zaczniemy sobie od mojego ulubionego cytatu z Konstytucji, artykuł 70. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością, czyli że na przykład może działać publiczny, prywatny uniwersytet. Natomiast nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, kropka. Co to oznacza? Nauka oznacza uczęszczanie do szkoły na zajęcia dydaktyczne, a także jakby obecność w tym budynku na zasadach nieurągających godności człowieka. Czyli nie może być tak, że szkoła nakłada jakieś warunki uczestniczenia w nauce, które są odpłatne. I teraz wrzucę kolejną bombę. Jestem ciekawy, czy mam jakichś rodziców ze szkoły z mundurkami. Otóż proszę sobie wyobrazić, że nakładanie na rodziców opłat za mundurki w szkole jest nielegalne. Mamy od 15 lat w Polsce ustawę, jeżeli dobrze pamiętam, od 15 lat w Polsce ustawę pozwalającą wprowadzać takie mundurki. Nie można. Nie można pobierać opłaty, jeżeli szkoła decyduje się na wprowadzenie mundurków, to organ prowadzący powinien pokryć formy ich zakupu. Jest jeden wyjątek, który się przyjęło. Jeżeli szkoła wprowadziła jednolity strój, na przykład w takiej formie, że to są powiedzmy czarne spodnie i niebieska koszula, to przyjmuje się, że generalnie jeżeli jest to jakiś ogólny taki strój, który posiadać może większość dzieci, osób uczących się, to generalnie szkoła nie musi czegoś takiego zapewniać. Ale co szkoła musi zapewnić? Na przykład mieliśmy kilka takich spraw jako fundacja, na przykład Technikum Leśno-Drzewne bodajże w Warcinie ma klasę leśną i proszę sobie wyobrazić, że mundurek do takiej klasy kosztuje 1200 zł i na niego się składa kamizelka, na niego się składa marynarka, krawaty, muchy, po prostu milion różnych rzeczy. No i oczywiście szkoła to zamawia u jednego dostawcy, który przez przypadek jest szwagrem dyrektora. Oczywiście takie coś jest nielegalne, to szkoła powinna zapewniać taki mundur, jeżeli sobie tego życzy. Wszystkie krawaty, wszystkie bluzy z logami, wszystkie koszule z logami, wszystkie specjalistyczne jakieś części, wszystkie części ubrania, one powinny być zapewnione przez szkołę. Tak, i co z zajęciami pozaszkolnymi, na przykład sportowymi, prowadzącymi przez pracownika szkoły? Powinny być za free, czy rodzice mają za to płacić? Nie no, jeżeli szkoła zapewnia zajęcia dodatkowe, na przykład zajęcia na terenie szkoły, prowadzone przez pracownika szkoły, w jego czasie pracy, za które ma płacone, no to ja nie widzę żadnych powodów, dla których mieliby Państwo za to płacić. Co innego, jeżeli taki pracownik szkoły w ramach prowadzonej przez siebie dodatkowej działalności gospodarczej na przykład wynajmowałby od szkoły odpłatnie, tak jak mienie publiczne na to pozwala, taką salę gimnastyczną i informowałby, że on jako swoją prywatną działalność prowadzi takie zajęcia, to on oczywiście może na zasadach wolnorynkowych poinformować, że prowadzi prywatną siatkówkę wynajętej od sali szkoły i wtedy może taką działalność prowadzić. Natomiast absolutnie nie można płacić wtedy za coś takiego. Powiem Państwu więcej, jeżeli na przykład są zajęcia dodatkowe z koszykówki, które też prowadzą powiedzmy do tego, że Państwa dzieci reprezentują szkołę w zawodach i wymaga się od Was, żebyście zapłacili za elementy stroju sportowego z logiem szkoły, to także szkoła powinna pokryć te koszty, nie wy. Jeżeli chodzi o klasy mundurowe, tak, oczywiście to też pod to podpada. Klasy mundurowe w szkołach publicznych to są klasy publiczne. To nie są żadne klasy, powiedzmy, specjalnej troski, które powodowałyby, że to rodzice mają za to płacić. Jak ustawić te okoliczności, żeby ustalić, czy są podstawy do odpłatności? No najlepiej spytać kuratorium oświaty, oczywiście.
Najlepiej po prostu spytać kuratorium oświaty, jeżeli są jakieś wątpliwości w tym zakresie. Powiem Państwu więcej. Ustawa o jednolitym stroju wprowadza taki jeden bardzo ciekawy fortel. Fyrtel? Nie fyrtel. Fyrtel to jest po poznańsku dzielnica, stąd moje przejęzyczenie. Fortel wprowadza, mianowicie do wprowadzenia jednolitego stroju w szkole potrzebna jest opinia samorządu uczniowskiego. Ona nie jest wiążąca, ale jeżeli na przykład wiecie Państwo, że 5 czy 6 lat temu dyrektor wprowadził u Was w szkole, czy jakikolwiek okres temu wprowadził jednolity strój, to macie prawo w formie dostępu do informacji publicznej zapytać dyrektora o to, czy on zapytał samorząd uczniowski o zdanie i on ma Wam obowiązek udostępnić taką opinię. Jeżeli się okazuje, że dyrektor wydał zarządzenie o wprowadzenie jednolitego stroju, czyli tak zwanego mundurka i nie ma opinii samorządu uczniowskiego, to takie zarządzenie zgodnie z ustawą jest nieważne. I w takiej sytuacji to, że dzieci mają nosić mundurki, to nie ma podstawy prawnej, ponieważ samorząd uczniowski nie wyraził zdania. To jako taka wskazówka, że można o to dyrektorów pytać. Okoliczności, no tak jak powiedziałem, tak, jeżeli to są powiedzmy te tak zwane stroje galowe, to szkoła nie ma obowiązku ich zapewniać. Tutaj najlepiej jest to po prostu oddawać do interpretacji kuratoriów oświaty, one są organem nadzoru pedagogicznego, one są organami właściwymi do tego, żeby takie rzeczy rozstrzygać. Będę odpowiadał na bieżąco na te pytania. Obowiązkowe wyjścia, wycieczka dla dzieci, czy wyjście do teatru opłacane przez Rady Rodziców, czy dzieci, które rodzice nie opłacili składki na Rady Rodziców, powinny zostać w placówce. No i teraz nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe wyjścia. Szkoła nie jest agencją turystyczną, szanowni Państwo. Obowiązkowe to mogą być lekcje języka polskiego, chociaż też w granicach tego, żeby dzieci były klasyfikowane, tak? Natomiast nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe wyjścia. Jeżeli wyjście jest obowiązkowe, to nie płaci za nie ani Rada Rodziców, nie płaci za nie ani także poszczególni rodzice, nie płacą za nie uczniowie, tylko płaci za nie szkoła. Jeżeli szkoła informuje, że wyjście jest obowiązkowe, to jest ono jednocześnie bezpłatne. Dlaczego? Jeżeli szkoła uważa, chociaż to też nie do końca zgodnie z prawem, że coś jest obowiązkowe, na przykład, że w planie pracy szkoły, że w przedmiotowym systemie oceniania na przykład z jakiegoś przedmiotu jest uczestniczenie w powiedzmy spektaklu, powiedzmy o Adamie Mickiewiczu, tak, w jakimś teatrze, tak teraz strzelam, i szkoła wpisuje to do przedmiotowego systemu oceniania czy do planu pracy szkoły, to szkoła płaci za te bilety, a nie państwo, rada rodziców czy uczniowie. To jako wskazówka. Więc tego typu obowiązkowe wyjścia po prostu nie mają podstawy. Więc jeżeli jest organizowane wyjście do teatru i powiedzmy, że płaci za nie Rada Rodziców, no to zgodnie ze sztuką i zgodnie z literą prawa dostęp do tego wyjścia powinny mieć wszystkie dzieci. I to nie tylko te, których rodzice opłacili składkę. Więc jeżeli Rada Rodziców organizuje takie wyjście, to powinna zapewnić możliwość dostępu do nich wszystkich dzieci, nie tylko tych, których rodzice uiścili składkę. To jest jakby w duchu też solidarności społecznej, natomiast to wynika też jakby z prawa, tak? Jeżeli Rada Rodziców coś oferuje w formie wspierania właśnie działalności statutowej, no to powinno to robić w tej formie. Jeżeli te zajęcia są niby w ramach laboratoriów przyszłości, a uczestniczyć mogą tylko ci, co zapłacą. No, szanowni Państwo, Laboratoria Przyszłości to jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej, więc jeżeli ktoś bierze publiczne pieniądze na ich organizację i zbiera jeszcze dodatkowe pieniądze od Was, no jest to materiał dla prokuratury zasadniczo. Tak? To jest mniej więcej tak, jakby powiedzmy, nie będę już teraz tworzył jakichś analogii rozbudowanych, tak, ale no jeżeli ktoś, szkoła bierze środki od ministerstwa, jednocześnie żąda od Was opłaty, to jest podstawa do tego, żeby poinformować o tym ministerstwo i żeby ministerstwo na przykład anulowało taką dotację, tak. Sprzęt laboratoriów w przyszłości potrafi znikać w niektórych szkołach. No to prokuratura i prokuratura, tak? To jakby tutaj zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, także mogę Państwu podesłać. Ja jestem w tym dosyć biegły, akurat prowadzę w tym momencie kilka takich postępowań. Więc to sobie wszystko też omówimy, kiedy dam do siebie maila. Q&A sobie teraz szybkie zrobimy, czyli pytania i odpowiedzi. Więc ja to teraz odczytam. Czy szkoła może pobierać opłaty za korzystanie z szafek? Nie. Czy szkoła może pobierać opłaty za sprzedaż mundurków? Także nie. Czy szkoła może pobierać opłaty za napisanie próbnej matury? Oczywiście, że nie. Czy szkoła może pobierać opłaty za wydruk materiałów dydaktycznych? Nie. Czy szkoła może organizować obowiązkowe i płatne wyjścia szkolne? Nie. Jeden tutaj i jedno jest ale, jeżeli szkoła organizuje próbną maturę na arkuszach wydawnictw prywatnych, czyli nie na arkuszach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, to może ona ustanowić, że otrzymanie takiego arkusza wiąże się z odpłatnością.
Jak najbardziej. Tylko, po pierwsze, absolutnie nie ma możliwości, żeby takie próbne matury były oceniane. To jest raz. W ogóle nie ma możliwości oceniania próbnych matur. To jest niezgodne z prawem. A po drugie, takie matury nie mogą być obowiązkowe. To znaczy nie może być takiej sytuacji, że na przykład przychodzi przedstawiciel Operonu czy Nowej Ery do szkoły i mówi, że ma taką świetną próbną maturę z matematyki. Pani od matematyki mówi, świetny pomysł, panie przedstawicielu handlowy, więc teraz wszystkie dzieci mają ją napisać i wszystkie dzieci mają wydawnictwu zapłacić kilkadziesiąt złotych. No nie, to jest niezgodne z prawem oczywiście. Więc to jest jedyne ale co do takiej próbnej matury. Natomiast tutaj proszę pamiętać, że jeżeli szkoła wymaga uiszczenia takiej opłaty, rada kupowała kiedyś arkusze do próbnych egzaminów ósmoklasisty. Taka tradycja. No, szanowna pani Moniko, kiedyś była taka tradycja, że we wsi był pan i byli chłopi. Kiedyś też była taka tradycja, że kobiety nie miały praw wyborczych. Kiedyś też była taka tradycja, że dzieci były własnością rodziców, a nie podmiotami prawa. Kiedyś też była taka tradycja, że nie było prądu i kiedyś też była taka tradycja, że ludzie mieszkali w lepiankach. Mamy to do siebie. Ja to jest oczywiście nie jest krytyka do pani, ja to celowo ośmieszam, żeby pokazać, jak bardzo szkoły łamią prawo, uzasadniając to tradycją. No kiedyś było tak, że chłopa można było zabić. Tak? Ja to sprowadzam do absurdu, ale to kiedyś też tak było. I od tego mamy prawa człowieka, od tego mamy ustawy, od tego mamy konstytucję, rozporządzenia i jednostki kontrolne, żeby to weryfikować. Nie, rada nie kupuje żadnych arkuszy do próbnych egzaminów ósmoklasisty. Jeżeli szkoła organizuje próbne egzaminy ósmoklasisty, to szkoła za to płaci. Nie ma żadnego w ogóle obowiązku organizowania próbnych matur, ani próbnych egzaminów ósmoklasisty. Powiem więcej, szkoła nawet nie przeprowadza tych ogólnych egzaminów, za to jest odpowiedzialna Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szkoła to przeprowadza, ale ona tego jakby nie organizuje. Tak? Więc to też jest dosyć istotne, że to nie jest tak, że w szkole się musi. No, bo zawsze tak było, tak? Oczywiście zawsze tak było. Pani Moni, ja polecam Państwu i w ogóle polecam Wam, przepraszam za to Państwo, jeżeli wpiszecie na YouTubie Waria Poznania, tam jest nasz kanał, my nakręciliśmy film, który się nazywa Ostatni Dzwonek. I tam Alina Czyżewska, jedna z takich czołowych aktywistek, którą polecam obserwować we wszystkich mediach społecznościowych właśnie zajmujących się edukacją, ona mówi, że zawsze tak było. Że właśnie zawsze tak było, że mężczyźni tylko rządzili światem, kobiety nie miały praw wyborczych, a dzieci pracowały w kopalniach. To zawsze tak było. Tylko właśnie pytanie, czy jeżeli umawiamy się na coś w takich aktach jak konstytucja czy ustawy, to czy nie fajnie byłoby to realizować. Ale bardzo dziękuję za ten głos pani Moniko, bo zawsze tak było i taka tradycja to jest po prostu, szkoły to nawet w pismach nam piszą, że tradycja szkoły, że co roku się to organizuje. I teraz pokażę Wam przykład. Tu przepraszam, nie usunąłem fragmentu prezentacji, bo prowadziłem też dla Fundacji Batorego podobny webinar. Co się dzieje, kiedy organizacje społeczne zaczynają działać? Prowadziliśmy właśnie postępowanie z 6. liceum w poznańskim Paderku. Dowiedzieliśmy się, że szkoła pobiera pieniądze za napisanie próbnej matury. No i można pokażę Państwu, co się tutaj stało w tej sprawie. Proszę tylko o informację, kiedy puszczę, czy słychać i czy wszystko widać. Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Warto się więc do niego dobrze przygotować, czemu mają służyć tak zwane matury próbne. W wielu szkołach, by do nich przystąpić, uczniowie musieli zapłacić. Tak było m.in. w liceum ogólnokształcącym numer 6 w Poznaniu, czyli popularnym Paderku, o czym informowaliśmy już w grudniu ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o opłaty za maturę, to jest to opłata za wydruk. Matura jest dobrowolna, nikt nie musi w niej uczestniczyć. Szkoła również nie ma obowiązku organizowania próbnej matury. Tak, opłaty w wysokości 25 zł uiszczane przez uczniów tłumaczą nam wtedy dyrektor szkoły Karol Zajfert. Sprawą zajęła się m.in. Waria Poznania. My tutaj interweniujemy zawsze, kiedy możemy. Jak tłumaczy prezes fundacji Kacper Nowicki, w grudniu rozczarowująca była nie tylko postawa dyrekcji Paderka, ale także Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Pierwotna odpowiedź Urzędu Miasta ustami wicedyrektora Wydziału Oświaty pana Wiesława Banasia była taka, że on wspiera dyrektora Zajferta i
że rozumie to, jak on postąpił. Teraz zdanie urzędników jest jednak inne, a dyrektor 6 LO został pouczony. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i został pouczony w tym zakresie przez Wydział Oświaty. Otrzymał również treść odpowiedzi na interpelację w sprawie pobierania opłat za wydruk arkuszy do próbnej matury. To fragment oświadczenia, które otrzymaliśmy dziś od Biura Prasowego Urzędu Miasta. Wspomniana w nim interpelacja została złożona przez posłankę Paulinę Matysiak i skierowana do ministra edukacji i nauki. Odpowiedź sekretarza stanu w Maine Dariusza Piątkowskiego była jednoznaczna. Szkoły nie mogą pobierać jakiejkolwiek opłaty za przeprowadzenie zorganizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną testu diagnostycznego, do którego decyzją dyrektora szkoły się zgłosiły, ani tym bardziej uzależniać od tego udział ucznia w teście. Przypadek poznańskiej szkoły nie był odosobniony. Opłaty za przystąpienie do próbnych matur pobierano w liceach i technikach w całym kraju. Wahały się one od 10 nawet do 45 zł. Według wyliczeń Fundacji Waria Poznania już 25 zł pobierane w 6 LO przekraczało koszt wydruku arkuszy. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. No i teraz, moi drodzy, dochodzimy już pomału do końca, powiem, że jest 20.18, natomiast to, co zobaczyliście, to był przykład klasyczny tego, że instytucja w postaci szkoły próbuje wmówić nam coś, co nie jest prawdą. I co my w tej sytuacji zrobiliśmy? Kiedy dowiedzieliśmy, kiedy szkoła nam powiedziała, że przyznała się w piśmie, że tak, pobiera środki, pobiera opłaty za próbne matury i powiedzieliśmy jej, że to jest nielegalne, to daliśmy do wiadomości Urząd Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty, Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji w postaci ówczesnego ministra Czarnka. I proszę sobie wyobrazić, że pan minister Czarnek rękoma swojego wiceministra skarcił dyrektora i przyznał nam rację. Nam, uznawanym za organizację bardziej lewicową niż przyjacielską do ówczesnego ministra, okazało się, że da się realizować prawo. I dyrektor został pouczony. Co ciekawe, w następnym roku próbne, bo to było w zeszłym roku, w tym roku matury próbne w Paderku były bezpłatne. I jednocześnie zakończyliśmy podobny proceder w kilku innych szkołach w Poznaniu. Także da się, tylko oczywiście trzeba mieć do tego narzędzia i teraz sobie pokażemy narzędzia. Tu macie przykład takiego wniosku. Szanowny panie dyrektorze, na podstawie artykułu 61 Konstytucji wnoszę o udostępnienie informacji publicznej. Czy prawdą jest, że szkoła pobiera opłaty za nazwę usługi? Jeśli tak, wnoszę o podanie podstawy prawnej w świetle artykułu 70 Konstytucji, czyli ten, który sobie prześwietliliśmy o bezpłatności edukacji. No i tutaj proszę o pokazanie wysokości wpływów i przeznaczenie środków zgromadzonych w ten sposób. Wnoszę odpowiedź na piśmie, mam przekazaną adres mailowy. No i teraz jeszcze jedna taka rzecz techniczna. Instytucja publiczna pobiera od nas pieniądze, tak? No to proszę powiedzieć, gdzie są faktury, gdzie są paragony, gdzie jest wykaz przeznaczenia tych środków. No okazuje się, że nie ma i Paderek też nie był nam jej w stanie pokazać. W skali tamtej szkoły chodziło o mniej więcej 9 tysięcy złotych, które po prostu zniknęły. I to jest przykład tego, jak wy jako rodzice też możecie takie rzeczy monitorować. Macie prawo do składania takich wniosków nie tylko w swojej szkole, ale generalnie we wszystkich szkołach w Polsce. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne. Obiecałem adresy mailowe. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania o to, co wy możecie jako rodzice w szkole, o to, że w waszej szkole stało się tak albo siak, albo dyrektor zrobił coś, a powinien zrobić coś inaczej, albo czy rada rodziców może to, albo czy rada szkoły może tamto, twoje prawa @wariaposnania.pl za darmo, anonimowo, odpowiadamy szybciej niż w terminie 14 dni, podejmujemy postępowania w szkołach, reprezentujemy was w sądach, prowadzimy różne postępowania ze szkołami w kuratoriach oświaty, sprawdzamy za darmo statuty szkół. Proszę napisać, obsługujemy ten mail w języku polskim, mamy też mail w języku ukraińskim, twoi prawa@wariaposnania.pl. Jeżeli jakieś sprawy dotyczące dzisiejszego webinaru, jakieś prośby o uściślenie, także można pisać do mnie, natomiast ja mam akurat w tym momencie gorący okres, więc sugeruję jednak pisać na adres mailowy podany tutaj wyżej, twoje prawa@wariaposnania.pl. Ten mail jest oczywiście także podany w notatkach. Czy jakieś pytania na teraz? Widzę, że ktoś pisze wiadomość.
To ja, Kacprze, pozwolę sobie wyprzedzić to pytanie. Ja, wiesz co, tak mi się narodziło jedno pytanko, bo jakby wiesz, mówisz cały czas o kuratorium oświaty jako tej takiej nadrzędnej już instytucji, tylko pamiętajmy, że tych kuratoriów oświaty jest kilkanaście, no bo 16. I coś tak. Jest, czy już spotkaliście się taką, z taką sytuacją, że strzelam, w województwie A kuratorium oświaty mówi jedno, w województwie B to samo kuratorium oświaty mówi troszeczkę zupełnie inną wersję. Dokładnie tak i od tego mamy sądy, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że jeden rabin mówi tak, drugi mówi inaczej i my na naszej stronie internetowej wariaposnania.pl znajdziecie także mapę naszych interwencji i tam możecie na przykład zobaczyć, jak pytaliśmy o różne rzeczy związane z uczniami i obywatelami Ukrainy albo z religią w szkołach, albo na przykład jak pytaliśmy kuratoria o różne interwencje, to kuratorium w Katowicach nam na przykład odpowiadało, że takie działanie szkoły jest zgodne z prawem, a kuratorium w Olsztynie twierdziło, że absolutnie niezgodne. Więc tak jak najbardziej to jest trochę rozmowa o instytucjach państwa polskiego, natomiast zawsze jeżeli kuratorium wydaje jakąś decyzję, to możecie ją zaskarżyć do sądu, oczywiście administracyjnego. Jeżeli potrzebujecie wsparcia w takim procesie, także możecie napisać na adres mailowy. Mój zespół prawników i prawniczek oczywiście czuwa i na takie informacje odpowiada. Super, 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 bo wiem z doświadczenia jako też nauczyciel, który faktycznie przeszedł licencjat, magisterkę z pedagogiki, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, że tak się zdarza i zdarzało i możliwe, że będzie się zdarzać, ale super, że jesteście i można się do tego odwołać tak merytorycznie, więc super. Druga jeżeli mogę, ma to już jeszcze uzupełnienie. Jest lepiej i to mówię po październiku, mówiąc kolokwialnie. To znaczy nowi kuratorzy to jest niebo a ziemia. I to nie tylko w Małopolsce, gdzie mieliśmy dosyć konkretną zmianę w kuratorium oświaty, z pani Barbary Nowak na panią Gabrielę Olszowską, jest lepiej, naprawdę. To znaczy to widać, oczywiście pewnie będą zdarzać się nadal sytuacje, w których my jako organizacje czy rodzice nie będziemy się zgadzać z decyzjami kuratoriów, natomiast jest lepiej. Bardzo dziękuję panie Macieju, super szkolenie, wielkie dzięki, na pewno będę dręczyć pytanie mailowo, proszę dręczyć, ale prosiłbym bardziej właśnie na te twoje prawa chwilowo, z uwagi na różne rzeczy, które mam obecnie. Ale mówiłeś, Mateuszu, jeszcze coś drugiego. Tak, wiesz co, jedną sprawę tak poruszyć ogólnie, nawet to nie jest pytanie, to nie jest jakaś tutaj rzecz do odpowiedzi. Pamiętajmy, drodzy rodzice, że szkoła to jest duża instytucja. To nieważne, czy tutaj mówimy o Poznaniu, czy mówimy o malutkiej miejscowości, która ma 5 tysięcy mieszkańców. Szkoła to jest instytucja jednak, która wiele różnych osób decyduje o jej istnieniu, powołaniu i wszystkie rzeczy tam się dzieją, czasem niezależnie od nauczycieli. Więc tutaj apeluję i tak gorąca wielka prośba, trochę jako nauczyciel, nie będę ukrywał, już teraz na razie nie praktykujący, ale faktycznie czasem było tak, że ta frustracja rodziców, która faktycznie jest i jestem w stanie to sobie w pełni wyobrazić, że jest to irytujące, gdy faktycznie ktoś wam mówi 25 zł w tym tygodniu, za 2 tygodnie 39 zł na to, a za miesiąc mówi 150 zł jeszcze dajcie na to. Wasz budżet nie jest z gumy jako budżet rodzinny. Wy już zapłaciliście czy to za podręczniki, czy to za tornister, przybory szkolne dla waszego dziecka, a tu kolejne wydatki. Tylko pamiętajmy, że nie zawsze to nauczyciel jest tą osobą, która faktycznie decyduje o tej sytuacji. Czasem to faktycznie jest ta niby, w cudzysłowie tutaj teraz, tradycja, tak jak tutaj było fajnie powiedziane. No tradycja jest, można zmieniać. Bardzo dziękuję, Mateuszu, za ten głos i tu będzie w takim razie jeszcze jedna rzecz z mojej strony, o której wcześniej nie powiedziałem. Pamiętajcie proszę, że warto rozmawiać. Ja wiem, że w pewnych sytuacjach ciężkich to nie ma miejsca na rozmowy i czas na procedury, ale zawsze warto zacząć od rozmowy. I to niekoniecznie jest tak, że szkołę należy z marszu atakować wnioskami i straszyć ją prokuraturą. Czasami warto zagadać do dyrektora. Jeżeli to nie podziała, oczywiście macie wszystkie możliwe formy, o których powiedziałem, natomiast czasami takie sprawy da się rozwiązać szybko. Widzę, że pojawiła się, bardzo dziękuję pani Magdo za wiadomość,
Pani Ewa, nowe przedszkole zostało wybudowane, co się działo, wentylacja, informacje przekazywane rodzicom w placówce, to nie można zmienić w projekcie przez 5 lat. Czy faktycznie to prawda, jak można ingerować w tej sprawie. Pani Ewo, mail poproszę, bo sprawa za bardzo ogólna. Jeżeli jakieś są wady w projekcie budowlanym placówki, zazwyczaj zamówienia publiczne przez jednostki samorządu terytorialnego są na gwarancjach, więc, ale ciężko mi powiedzieć bez szczegółów, poproszę maila na twoje prawa i na pewno się zajmiemy sprawą, dobrze? Bo zwłaszcza jeżeli to są środki unijne, na pewno są jakieś formy, ale nie chciałbym pani wprowadzić w błąd. Nie chciałbym pani wprowadzić w błąd na pewno twoje mailowo. Dobra. Czy mamy wszystko w takim razie, szanowni państwo? Ja też polecam, to będzie znowu autopromocja, ale podaję państwu swojego Instagrama nie bez powodu. Ja tam czasami wrzucam różne kwestie prawno-uczniowskie, obecnie o troszkę innej tematyce, nie powiem konkretnie o jakiej, żeby nie naruszać tutaj pewnych zasad webinarowych, ale zachęcam do śledzenia, gdzieś tam pojawiamy się bardzo często z tymi rzeczami prawno-uczniowskimi. Chyba mamy to, tak? W takim razie, bo nie widzę kolejnych pytań. A dyskusja była tutaj ostra, była wymiana informacji. Trochę było widać frustrację w waszych komentarzach, drodzy rodzice. Nie będę ukrywał, tak to jest, że po to wbijamy kij w mrowisko tym spotkaniem online'owym, żebyście mieli konkretne informacje prawne do działania, ale faktycznie na początek rozmowa, później jeden mail, drugi mail, trzeci list i pamiętajcie, że robicie to też dla swoich dzieciaków, ale dla dzieciaków, które przyjdą za 2 lata, za 5 lat, okej, może to już nie będą wasze biologiczne dzieciaki, tylko pamiętajcie, że oni też mogą mieć takie problemy, takie sytuacje jak wy. Czasem trudno jest powiedzieć sobie odpuść i przestań, ale tutaj nie warto tego robić. Robimy to dla też przyszłych pokoleń, dla dzieci i rodziców kolejnych. Za 20 lat też oni będą. I możliwe, że po prostu te tematy będą cały czas takie same. Jeżeli można je dzisiaj wyszczególnić, spróbujcie. Spróbujcie u was w szkołach i w przedszkolach też. Dokładnie, super. No to dziękuję w takim razie serdecznie za wszystkim, którzy wytrwali do końca i czekam na ewentualne wasze informacje i pytania następne. Będziesz miał tu dobre kilkanaście maili, myślę, że już do dnia dzisiejszego, do północy, Kasper. Super, dzięki serdeczne w takim razie i dobrego dnia życzę wszystkim. Do usłyszenia, dzięki wielkie.